Siemano, z tej strony Kamil Oz i witam w kolejnym, prawdopodobnie 25 odcinku z GTA 5 Życie Mafii, albo 26, już sam nie pamiętam. Na start oczywiście strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał, a teraz przechodzimy do naszej gry i jak widzicie jesteśmy już w Los Santos. Jesteśmy sami, bez Younga, ponieważ on gdzieś wysiadł załatwiać swoje sprawy, a my dopływamy do ich portu, ich przystani. Odstawimy właśnie ten ponton i pojedziemy odebrać naszą betę, która na szczęście jest niedaleko, więc przebiegniemy się. I właśnie, jak widzicie, mamy już sporo kasy na naszym koncie i dzisiaj wydamy prawie $500 000. Na co przekonacie się, oglądając ten film do samego końca. Super. Nie chciałem tego robić, ale może takie odświeżenie po Liberty City, po całej tej akcji nam się przyda. I idziemy teraz dalej, ale właśnie, dzisiaj czekają nas duże zakupy. Prawdopodobnie kupimy sobie dom, ponieważ Young dał nam namiary na byłą siedzibę Jakuzy. Po prostu jeden z członków tam był, ale no już go nie ma i możemy go zgarnąć dużo taniej, więc zobaczymy, czy rzeczywiście uda się to. A także pojedziemy na licytację. Licytację sprzętów od jakiejś firmy, która zostaje zlikwidowana, dokładniej firmy zajmującej się detailingiem, naprawianiem samochodów i nie tylko, czyli ogólnie mechanika. O tym, że są wakacje, myślę, że nikomu nie muszę mówić, ale przed wami jest pełno dni spędzonych na graniu w gry. Dlatego jeżeli chcecie zakupić gry w najlepszych, okazyjnych cenach, to oczywiście wbijajcie na Instant Gaming, do którego link macie w opisie. Tam znajdziecie mnóstwo gier w fajnych cenach, więc warto oszczędzić sobie kaskę. Dobra, jesteśmy już koło mechanika, upoceni, zmęczeni i naprawdę to był słaby pomysł, ale miejmy nadzieję, że odebranie tego auta po prostu naprawi i wynagrodzi nam wszystko. O kurde, widać, że dalej mają sporo do roboty. Czy to jest nasze BMW? Nie, niemożliwe. Dzień dobry, pan z czymś? Ja mam do odebrania BMW. Miałem je odebrać parę dni temu, ale trochę się przydarzyła wizyta w Liberty. Czy jest już gotowe? Zobaczymy. Rozumiem. BMW, które miało problem z silnikiem. O, jest to. Ale tylko, że moje było czarne, a to jest białe. Tak, tylko tyle, że my zdarliśmy folię. Aha, tam była folia. Lekkie wniecenia. Wszystko się zgadza. No jeśli dobra. Pan chce, to oczywiście mogę przyciemnić szyby, wymienić jeszcze wydech. Co pan chce? To ja na razie to dziękuję. Bierzemy furkę, obczajmy sobie ją za chwilę na dworze, ale jest biała, tego się nie spodziewałem. Salieri, mamy rejestrację, co jest grane? Zrobili nam customową rejestrację, czyli SMS doszedł i mamy elegancką rejestrację. Ej, nie no, powiem wam, że teraz ta fura prezentuje się elegancko. Nie no, wygląda to mocno. Ostatni raz byliśmy tutaj u fryzjera i w sumie tutaj też byliśmy z Gustavo. Kupował nam wtedy drogie ciuchy. No to kurde, wspomnienia. A teraz my idziemy sobie kupić coś swojego za swoją kasę. Zobaczcie, garnitur szyty idealnie na nas, na miarę. Nie chcecie pewnie pytać o cenę, ale tak, jest drogi, więc podchodzimy do pani. $7600 kosztuje ten garnitur, proszę bardzo. Robimy pik pik i wychodzimy. Niestety sporo nas to kosztowało, ale za modę no niestety trzeba zapłacić. Jest wygodny, elegancki, możecie oczywiście napisać w komentarzach, co sądzicie. Zobaczcie, jak nam to fituje Salieri. No nie no, idealnie to fituje wszystko. Teraz możemy ruszać do naszej nowej chaty, no w sumie do naszej być może nowej chaty, bo nie wiadomo, czy ją kupimy, ale powiem wam, gdzie ona się znajduje. I nie znajduje się ona na Vinewood Hillsach, bo jeszcze nas na to nie stać, ale znajduje się naprawdę w fajnej lokalizacji, a dokładniej na Rockford Hillsach, pod największą chatą w GTA 5, czyli chatą Playboya. I miejmy nadzieję, że uda nam się ją kupić, ponieważ no jednak kosztuje bardzo dużo, ale z tego, że współpracujemy z Triadą, nienawidzimy Jakuzy i w sumie Jakuza nienawidzi nas, no to być może będziemy mieli jakąś zniżkę, bo nie mam 800 tysięcy, a tyle była cena wywoławcza tej chaty właśnie. To jest ta, zobaczcie, tam jest willa Playboya, a tutaj może być nasza hacjenda. On medytuje, to może powinniśmy wyjść. Dobrze, dobrze, dobrze. Dzień dobry. Ja szukam agenta nieruchomości. No to witam. To jest pan, tak? A co? Nie, nic, myślałem, że pan jest ogrodnikiem, ale nieważne. Ładnie zadbane roślinki, tak. A dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jestem zainteresowany zakupem tej posiadłości. Kurde, wygląda dobrze, mocno. Dobrze. Tak, to może by mnie pan oprowadził, opowiedział coś o tej chacie, bo coś nie coś słyszałem, ale wie pan. Lubi pan układać klocki Lego? Tak, bardzo lubię. A co? O, to widzi pan, ma pan dwa pomniki klocków Lego? To na pewno są klocki Lego, a to nie są jakieś Buddy albo inne te? Słyszę, tak, tylko że z klocku Lego. Aha, rozumiem. No dobrze, to niech będzie, że wierzę, co jest. A ja rozumiem, że wszystko kupuję z tymi rzeczami, tak? Z historią.
Okay. Oczywiście. To ładnie, elegancko. Łazienka. A widzi pan, co okay, tu się łazienka. Stało? O, zbite ja lustro. Wytłumaczę historię. Wytłumaczę historię. Ale to taniej będzie, bo zbite lustro to wie pan. Ale ja wytłumaczę historię, bo to właśnie no pan tłumaczy, no. Przekażę. Tutaj mieszkał kiedyś King Bruce Lee. King Bruce Lee. I jak wiemy, on. Dokładnie. Jak Karate Mistrz. Tak, tak, no. Jak i... przy dupcu w tą szybę. No, nie wymieniliście po prostu, szkoda było. Od czego są te klucze? Takie jak wyglądają jak piwnica, a ten dom nie ma zapisanej piwnicy. O? A czy ja sam nie wiem. Aha, ciekawe. Piękny. Uuu, ładnie. Ładnie, ładnie. Powiem wam, że jestem zauroczony tą posiadłością. Ma historię, ma fajną lokalizację, wygląda, tylko no cena, no nie mamy 800 tysięcy. Elegancko, nie no, tu można śniadanka jeść, jak będzie jakaś wybranka, albo jakieś narody naszej mafii. Musimy się dogadać co do ceny, ale to pan pokazuje dalej. Kurde, możemy przekonać właśnie pana Martina Madrazo i pana White'a, oczywiście bo jakuzy nie przekonamy, mamy z nim spinę. Jesteś ładny, duży. Mhm. No ja w tenisa nie grywam, ale kto wie, można pograć. Dobra, wróćmy do domu, bo już widziałem wszystko z zewnątrz. Tu jest sypialnia, master bedroom, bardzo fajnie, on tu biega. Ja tu się rozejrzę, pan spokojnie. Okej, okay, i tu jest sypialnia gościnna. A, tu jest master bedroom. Ja myślałem, że tam jest sypialnia. Nie, tu nie, jest. Nie, nie. Ja pierdzielę. No dobra, no to 250 to nie, panu nie pasuje. To jaka jest pana kwota? Zobaczymy, potargujemy się z nim. No już mówiłem, maksymalnie 700. No nie no, ale wie pan, tutaj wiadomo, super historia, jest to stary dom, no to takie plus i minus niby. Ale wie pan, jakuza tu mieszkała. Ja wiem, co się stało z poprzednimi właścicielami. Nie, niezbyt ciekawa historia. Plus tutaj ogrodnicy kosztują swoje. No to dam 300 tysięcy, co pan na to? Targujemy się. Chłop nas wyśmiewa. Dam więcej. No już nie, dobra, no, panu tyle zajdę 600. 600. A na naszą znajomość, no jestem z polecenia Yanga. Ja mogę kupić tą chatę od razu, to ile za to? Ja wiem, kto panu pomógł tą chatę opróżnić z poprzednich właścicieli, więc wie pan na tym zarobi. Ale co za różnica? Wie pan, a nie chce pan zniknąć jak oni? A czy pan mi taka zgrozi? Nie, no ja tylko ostrzegam pana, nie grożę. 350 tysięcy, to jest dobra cena. Nie. Połowie, 400 tysięcy i kupuję. 400 tysięcy. Co pan robi? Dlaczego pan tak zrobił? Ja tylko panu chciałem rękę nieważne. Umowę, podpiszmy umowę i pan mi już da spokój i nie pluje mi więcej na rękę. 400 tysięcy, proszę bardzo. To proszę, proszę to bardzo. To miło było. Ale jeszcze mogę panu powiedzieć jedną rzecz. Te ściany są jakieś dziwne, cienkie w tej kuchni. Ściany są cienkie w kuchni? No tak, jakoś stukali to w jednym miejscu, bo tak dziwnie cienka. Ja sobie to kiedyś sprawdzę. Do widzenia, tak. Dobra, chodźmy widzowie sprawdzić te ściany, bo i tak nie mamy co do roboty. Możemy jechać za chwilę na to złomowisko obczaić, ale dobra. On wyjeżdża, tylko zobaczmy czy... Ja pierniczę, czemu ja muszę natrafiać na świrów? Ale dobra, chodźmy zobaczyć w takim razie tą kuchnię. Będziemy pukali w ściany, nie wiem, zobaczymy. Pełne, stukam w ścianę. Tutaj jest git, lodówka. Profesjonalna. Ej, widzicie to co ja? To jest inny odcień. Poczekajcie, ktoś do mnie dzwoni. Akurat pan Madrazo. No dobra, zbadamy to jeszcze kiedy indziej. Piszcie, czy mam cię to zagłębiać, czy jednak nie. A my odbierzmy lepiej. Dzwoniłem się do Marko. Tak, witam panie Martinie. Ja. Mam dla ciebie nowe zlecenie. Nowe zlecenie. No to zamieniam się w słuch, o co chodzi? Musiałbyś załatwić jakiego jednego posła. Posła, okej, okay. Czyli jakaś polityka wchodzi w grę. Tak, no dobra, tak. A to pytanie, jak pan woli? To już może pan wybrać. Będzie trochę inaczej, bo przebierzesz się za kuriera i po prostu przyniesiesz mu paczkę z bombą. Dobra, wiem gdzie jest post-op, więc nie ma problemu, to ja to załatwię. To, kurczę, bo trochę mi się śpieszy, a to jest na dzisiaj, tak? Tak, tak. Bo jeszcze chciałem na licytację, ale no dobra, no to załatwię rzeczy potrzebne i zadzwonię do pana, co dalej? Dobra. Jedziemy w takim razie, będzie dużo warte to zlecenie, ale musimy mieć sprzymierzeńca jako pana Martina Madrazo, więc oczywiście wykorzystamy i zrobimy dla niego kolejne zlecenie, plus siano nam się przyda na licytację, tylko że muszę zadzwonić po taksówkę, więc wezwijmy taksówkę i jedziemy do doku. Ten typek powinien stać gdzieś właśnie tutaj koło furgonetki, dlatego bierzemy nasz kastecik, dobry prezent od triady, żeby nikt się nie skapnął. Dobra, tu jedzie jeszcze jakiś tir. A więc proszę pana, będę miał do pana takie zamówionko, żeby mi pan coś pomógł przetransportować. Tylko to za chwilę panu powiem, bo muszę jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Dobra, ten kastet w łapie, no to nie jest dobry pomysł.
Chłop taki trochę nieufny, patrzy na nas, ale dobra. Ty przejechał, więc znokautujmy go. Dobra, dawaj, dawaj, szybko, Marko, zaciągnijmy go. Jesteśmy przebrani, zobaczcie, wyglądamy jak kurier. No, mam nadzieję, że przynajmniej się nabiorą. Ale dobra, dzwonimy w takim razie do pana Martina, że mamy już wszystko ogarnięte i czekamy na dalsze kroki. Jednak dostałem wszystkie wytyczne w SMS-ie, więc niepotrzebnie do niego dzwoniłem. Ale dobra, jedziemy. Mamy naznaczony już nasz cel. I zobaczcie, to jest posiadłość tego polityka. I mamy znaleźć paczkę koło betoniarki. I właśnie tu jest ta betoniarka, która właśnie teraz spadła. Okej. Nie wnikajmy w to, może tak miało być. Ale dobra, możemy dzięki temu podjechać. I rzeczywiście tu jest paczka, którą zabieramy. Ale co się stało z tą betoniarą? Trochę nie wiem, ale nie wnikajmy. To jest tylko przykrywka, więc zabieramy boksa stąd. A, bo tutaj jest górka, dlatego wydupcyłem. Ale nie wiem, może ktoś nie zaciągnął ręcznego. Jest ta cała willa. Poczekajcie, czy tam nie jest nasz cel? Kurde, ale mielibyśmy tutaj czysty strzał. Tylko kurde, chłop ma ochrony sporo, ale przyjrzyjmy się. To jest ten polityk, ja się nie będę zbytnio wychylał. Zresztą odłożę całą broń do auta, żeby w razie czego nie wykryli nas. Dobra, nie mieliśmy go ściągać ze snajperki, to po prostu idziemy i zawozimy paczkę. Będzie naprawdę ciekawa i fajna praca, którą możemy nieźle sobie zarobić. Co jest grane? Jak oni jeżdżą? Co za pajace? Tu jeszcze ochroniarz na nas patrzy. Co pan robi? Ja nic, nic, spokojnie, spokojnie. Ja tylko do właściciela, wie pan? Halo, halo, gdzie ty idziesz? No, wracaj tu. No ja do właściciela, pan tam, otworzy stawaj. Tę furteczkę? Ale, nie otworzę ci furteczki, co ty? Kim ty niby jesteś? No jestem kurierem. Mam zamówienie. Jakim kurierem? Jakie zamówienie? Gdzie jest to zamówienie? No, jakiego postopa, postopa? Daj mi to zamówienie, gdzie ono? No ale nie pokaż mogę panu je dać. Pokaż mi je. Kurde, mamy no, problem. Mi je pokaż. No jest normalnie w środku, se otwórz drzwi i zobacz, chłopie. A kim ja niby listę jestem? Ty jesteś kurierem, otwieraj te drzwi i pokazuj mi paczkę, bo cię wyrzucę z tego podjazdu. No, dobra, dobra, nie pluj się. Pracować no, nawet się nie da w tym mieście. No to rzuć o ścianę. Nie będę rzucał o ścianę przesyłką. A co jak bomba? Chłopie, i kurierem by ktoś to dostarczał. Dobra. Nie będę rzucał o ścianę. Pokaż mi legitymację kurierską. Leży na blacie, pasuje? Ja biorę paczkę i idę tu dostarczyć. Mam tu cię gdzieś. Dobra, lewo. Gdzie jest pan? Lewo. Pan domu? No to idę mu dostarczyć paczuszkę i wszystko. Nie będziesz mnie już widział więcej. No, no fajne furtki. Co pan, nie ma tu przejścia. Dobra, ja no do i pana gdzie domu. Gdzie idziesz? Ty, kurier, gdzie ty? Ale nie ma tu przejścia, powiedziałem. No ale ja idę dostarczyć paczkę, co macie za problem? Gdzie mam tą paczkę zostawić? W drugą stronę mam iść? Tam. Nie no, jaja sobie jakieś robisz ze mnie, typie. Chcesz pajacu, gdzie ty idziesz? No i te no i gdzie ty paczkę idziesz? Ja idę paczkę dostarczyć, dobra. Stop, wracaj, zatrzymaj się. Ja pierniczę, jesteśmy halo w dupie, nie? Madrazo no, nas spakował. Jakiś amator przyszedł z paczką. Jaki amator, postaw dobra na ziemię. Proszę bardzo, proszę. No to wszystko mamy, tak? Ty, dobra. Nie wchodzi do środka. Już. Nie, nie, nie wchodzę do środka, ja no już sobie idę. Proszę. Panowie, tak, znam drogę do wyjścia, ja sobie ten. Ja pana odprowadzę. Ja no nie ma problemu. A, to we dwójkę, super panowie. No to super. W końcu masz obstawę. Ja bym się bał, jak za tobą idzie dwóch facetów, a nie kobiety. Wiesz co, wolałbym kobiety, jakby za mną szły, bo preferuję no, kobiety, ale nie jak wy panowie, no to co za frajerzy, nie? Co za. Jeszcze biegnie do mnie! No już myślałem, że to mnie wyskoczy. Co za lamusiaki. Miejmy nadzieję, że nasz cel będzie wykonany i że ten polityk zginie. Dość ciekawa fucha, ale no jakbym miał spotykać takich aroganckich broniarzy, to już bym wolał ich zdejmować jeden po drugim, bo miałbym większą satysfakcję z tym. Ale teraz podjedziemy do pana Martina. Przystanąłem sobie na zjeździe, jak widzicie, i czekam, jak wszyscy przejadą. Dzięki temu będziemy mogli pozbyć się dowodów, a dokładniej je utopić. Dobra, idealny moment, wjeżdżamy do zbiornika. Kurde, ja zbyt często topię rzeczy, wyskakuj Marko! No i dobrze, elegancko. Jeżeli ktoś miał tutaj paczki, no to sorry. Jesteśmy na miejscu i pan Martin jest w domu, widać jego furkę. A my zdążyliśmy się przebrać i te mokre ciuchy kuriera schowałem do plecaka, bo może w przyszłości się przydadzą, ale zobaczymy. Jest i sam Martin. Jak ci poszło? Paczka dostarczona, chociaż no nie obyło się bez małych problemów, więc liczę na jakąś dodatkową premię dla mnie, albo przynajmniej pamiętać o tym złotym kręgu w stawiennictwie. Ale tak, paczka dostarczona do polityka i właśnie, bo to jakaś ważna osoba jest, tak? Tak, ważna. Jak będzie z wynagrodzeniem? Bo no nie powiem, było dość inaczej. No myślę, że z 50 tysięcy. To jest godne wynagrodzenie. Fajnie, fajnie, taka czekaj, praca. Czekaj, bo dostałem SMS-a. Jak on żyje, ten pajac? Ale to nie chodzi o tego polityka. Ma
Marko, co żeś zrobił? Dlaczego? Ale o co chodzi, bo... Okazało się, że jednak przeżył. Jak on przeżył? Przecież dostarczyłem... Chociaż, no, będę z panem szczery. Nie dostarczyłem mu do rąk własnych, jak pan chciał, ale... ochrona mi nie pozwoliła. To co, jeden z ochroniarzy zginął, czy co się stało? Oni chcieli rzucać tą paczką i w ogóle kopać ją i tak dalej, więc no... Chociaż pozbyliśmy się tak, tych... Tak, dwóch ochroniarzy nie żyje, Adam przeżył. A, znaczy dla mnie dobrze, jakieś pocieszenie, bo byli totalnymi chamami, ale nieważne, czyli pracujemy nad zabiciem go, tak? Tak, dokładnie. 15 tysięcy za dobre chęci. Za dobre chęci, 15 koła, no to ja to rozumiem. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Będziemy w kontakcie. Dobra, zobaczymy, co Madrazo wymyśli, ale my musimy zgarnąć jakąś taksówkę i pojechać po naszą betkę i na licytację. Zresztą zobaczycie, o co tam chodzi. Dobra, moi drodzy, mamy flatbeda, całkiem potężna maszyna, którą możemy nabyć. To auto też jest do sprzedaży, ale nie chcę kupować Hiluxa. Bardziej mnie interesuje, więc zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Zbiornik paliwa cały. Wszystko ok. Dobra, to są naklejki do zdrapania. To nie ma problemu. Ok, nie ma rdzy. Więc jest wszystko fajnie. Nie no, fajna, fajna gablota. Tutaj wszystko bangla. Dobry. Dzień dobry. Pan tego flatbeda chce, tak? Tak, tak. Pisałem, że chciałem go nabyć. Witam serdecznie. Dobra, to jest gościu, no, którego już się... No to co, no cenę pan znasz w ogłoszeniu. To 17 tysięcy, no więcej jakby nie zejdę. No dobra, no to myślę, że jestem zdecydowany. Jasne, mam tu umowę kupna sprzedaży. Nie! Muszę zatrzymać tą licytację. Przepraszam? Co? Jeżeli jesteście ciekawi, co się stało podczas kupowania flatbeda, to wbijajcie na odcinek Peżeta Ukaliego, ponieważ tam wszystko jest opowiedziane. Jezu, co to w ogóle za pajacuwa? Alberto, to jest ten gościu ze złomowiska. Zobaczcie, jeszcze mi fakta pokazał. Niemożliwy typ. Dobra, wszystko podpięte, więc możemy ruszać. Dawaj, Marko, odwieźmy flatbeda na złomowisko i jedziemy dalej. Jedziemy teraz na licytację właśnie obiektów, jakieś tam warsztaty i nie tylko, więc zobaczymy, czy uda nam się również tą licytację wygrać, bo jak na razie jesteśmy na plusie. Zobaczcie, jakie mamy Cox flatbeda, normalnie nówka sztuka, przyda nam się na naszym złomowisku, a także do innych interesów, do jakichś przemytów i nie tylko. Pojeżdżamy już na miejsce licytacji tych obiektów i miejmy nadzieję, że uda się cokolwiek tutaj kupić i gdzieś tu powinny być te warsztaty. Ta, to jest to. Zobaczcie, że już są pierwsi klienci, pierwsi zainteresowani. W ogóle jakie fury potężne. Więc no, nie będziemy najbogatszymi, więc może być lipa z wylicytowaniem tego, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Lecimy zobaczyć. Jak na razie nikogo tu nie ma. Czy to jest sam? Niemożliwe, że to jest on. Jeżeli to jest on, to... Czy naprawdę chcę to licytować? Przepraszam! Prawda, prawda? Nieprawda? Piękne opony, prawda? Tak, tak, super. Kupię je! Na pewno nie... Sam? Mark. Ty żyjesz? Cześć, tak! Cześć, witam ciebie serdecznie. Cześć, cześć, witam cię, ale... Ty żyjesz! Chłopie, nie odzywałeś się do mnie. Po tej akcji z policją i wiesz, o co chodzi. A to źle, że żyje? No nie, no dobrze. Masz mnie za złe. Nie, no nie mam ci za złe, tylko coś mi się nie podoba z tą całą akcją. Kto to zgłosił? Nie, no super. A ja widziałem długie karabiny, słod, który przechodził koło mnie i prawie wpadłem. Jeszcze do mnie strzelali. No super. Dobra, sam się tym zajmę. A za kiedy ta licytacja startuje? Słyszałem, że za chwilę. Co? A co, chcesz to kupić? No jestem zainteresowany potencjalnie, wiesz, złomowisko, warsztat, może coś się połączy z tym. Jest lakiernia, tam mamy hamownię, fajny obiekt, ale lecimy po prostu na miejsce licytacji i będziemy czekali. Oho, kolejna osoba przyjechała. Nie, nie mówcie, że to jest Brunka. Czy ona wróciła z Liberty? Chyba tak. Wstawaj! Szybciutko! Witam serdecznie! A witam, dzień dobry! Brunka, co ty, z Liberty wróciłaś? Widzę, że wróciłam, a co? Wypiękniałaś! Trzeba się podlizać. No wypiękniałaś, kobieto! No, ja zawsze pięknieję. Co jest grane? Nie, to tylko te szpileczki. A, te szpilki, no tak. A ty co, przyjechałeś na licytację? Tak, 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 przyjechałem na licytację, a ty rozumiem, że... Ja też przyjechałam. Aha, i licytujesz, tak? Oczywiście, to jest świetny biznes dla mojego menadżera, oczywiście. Rozumiem, no dobra, no to powodzonka w licytacji, słyszałem, że niedługo startuje. Siadamy za samym i zobaczymy, jak to pójdzie. A, szkoda gadać, on to wie. Wiedział, co tam jest, miał sporo ściana. A, szkoda gadać. Czekajcie, czy to jest nasz ziomek? Jaden, to ty? Tak, od koszarkę wpadłem. Aha, ktoś w kontakcie. Dobra, Jaden, jak zawsze, Jaden. Chłop,
doklepuję tutaj jakiegoś typa. Jak na razie, no jedziemy po porażce. Chociaż jedna wygrana i jedna porażka, więc 1-1. Wróciliśmy na stare śmieci. A propos śmieci, tak to tutaj wygląda. Jest nasz pracownik, jest Johnny, do którego za chwilę podejdziemy. I zobaczcie, że się zdążyłem przebrać, żeby po prostu nie ubrudzić naszego drogiego i białego garnituru, bo byłoby szkoda. Dlatego mamy taki luźny strój do pracy, przynajmniej nie wyglądamy źle. Jaden ogarnia nam naprawdę fajne buty, fajne ciuchy, więc musimy z tego korzystać. Witam cię z powrotem, Johnny. Cześć. A gdzie jest Smithy? Nie ma godziny. A co, jest w drugiej robocie? No. Kurde, ja mam do niego pewną myśl, ale dobra, to mu przekażę. Mamy flatbeda i właśnie, napiszcie, co mamy z nim zrobić, bo jest to jak na razie oklejony. Zdarłbym to i byśmy go oczywiście wykorzystywali. I tutaj jest pewna moja myśl. Ponieważ nasza nielegalna wytwórnia, pierwsza, produkuje pełno narko, pełno mąki i mamy ją naszykowaną tutaj. Muszę za chwilę zliczyć te kartony, ale tak, nie sprzedaliśmy tego, więc w kolejnym odcinku nie zarobimy 50 tysięcy za złomowisko, tylko zarobimy 20, a 30 jest w tych kartonach i myślę, żeby zawijać z ulic suwy i w te suwy wpakowywać właśnie dużą ilość narko, po prostu je drożej sprzedawać, ale oczywiście dawajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym na przykład ogarniał takie suwiki, żebym je na przykład takim flatbedem transportował i potem sprzedawał drożej komuś, jakieś większe dostawy, czy jednak wolicie, żeby pieniądze normalnie wpływały na konto. Wydaje mi się, że lepiej byłoby coś ogarnąć, jakąś większą ilość. O, i biegnie. A co jest, Johnny? Klienci. Ale ja ci mówiłem, że ma spławiać ich. Czego chcą? Zobacz CV-ka, żebyś zobaczył, czy się dobra, dobra, idę. Ej, co to jest za kamera? Co jest grane? Ej, przepraszam, przepraszam, co tu się dzieje? Co to jest za kamera? Dzień dobry, witam serdecznie, kim pan jest? Przepraszam się, kat wcina. No, jestem właścicielem tego, proszę to wyłączyć, proszę to wyłączyć. Nie wyłączaj, pan się spruł, ale wy lubicie dymy, nasi widzowie drodzy. Chciałem nie złomować, tylko go zrobić, ale przepraszam, panowie, ale... Co wy robicie? Przepraszam. Dymy, widzowie! Proszę go odstawić tutaj, chcecie go sprzedać, to tutaj. Ja pierniczę, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Panowie, no proszę was, nie ma Smithiego i się odwala. Nie, nie! Nie, panowie, koniec! Johnny, bierz go! Odstawiasz pan to auto, już! 5 tysięcy był warta, ale pan rozwalił mi połowę złomowiska, więc dam panu 2,5. No dobra, lepszy ryc niż nic, i tak miałem sprzedawać, 2,5 tysiące, tak? Tak, 2,5 tysiące. Przepraszam za kolegę, ale wie pan, content, dla contentu to robię. Ja go kojarzę, był kiedyś pod nieważne. Panele fotowoltaiczne, ale nie wiem, czy one działają, chłopie. No, nieważne. No, a ile byś tego potrzebował, bo przyjechał... bym wziął. Mogę się umówić, bo tu firma wynajmuje magazyny ode mnie i wyrzuca panele. No? Rozmyśliłem się, tutaj pańskie 2,5 tysiąca. Mógłbym go zachować tu na pańskim złomowisku, ale go nie sprzedawać, żeby to był mój samochód dalej? Pan chce jakby wynająć od mnie miejsce, tak? Niech on tu stoi na razie, a ja pomyślę, co z tym zrobić, co? Zmówimy to auto i tyle je widzimy. Nie, zostaw to auto na razie, zostaw je. Dobra. Gadam z panem, odsuń się. Dobra. Te panele, to ile pan oferuje za nie? Bo szczerze, no są mi zbędne. Sprzedamy jeszcze im panele. No nie, mogę dać 10 koła za nie. Cynikiem? 10 koła, a ma pan je przy sobie? No, aż wezmę, przyjadę ciężarówką. No dobra, no to pan bierze te panele, jesteśmy dogadani, 10 koła. No dobra. Jak nie działają, to nie mój ten, ale jak coś, dobra, masz tu moją wizytówkę, chłopie. Jak będę miał więcej, to się odzywaj, nie? Dziękuję. Co jest grane? Przyjechały jakieś świry. Mam nadzieję, że sobie pojadą czym prędzej. Johnny gdzieś tam pobiegł. Tylko kurde, kupiłem auto za 2,5 koła i chciałem je odnowić. Wyszłoby nas to trochę taniej, byśmy pojechali znowu na złomowisko do Sandy Shores i byśmy kupili po prostu części za bezcen, może za 15 tysięcy i byśmy zarobili na nim z 40, ale no wynajęli u nas magazyn, nie wierzę w to, 2,5 tysiąca. Zostawiamy u nas to. Odcinek kończymy w tym momencie, a wydaliśmy prawie $500,000. Aktualny nasz stan konta to tyle, więc no nie zostało za dużo, dlatego zostawiajcie łapeczki w górę, piszcie komentarze i propozycje, subskrybujcie, a jak na razie ja się z wami żegnam. Elo!